Sztuka w gaju. Cieniem malowane. Potrzebne będą ołówek, kartka z bloku technicznego, farby akwarelowe, miękki pędzel, rośliny, cienkopic lub flamaster. W słoneczny dzień, kiedy słońce jest jeszcze wysoko na niebie, wyjdź na dwór i poszukaj roślin o różnorodnych kształtach. Z zebranych roślin ułóż w wazonie bukiet. Przy wazonie połóż kartkę papieru, tak żeby Twój bukiet rzucał na nią wyraźny cień. Obrysuj krawędzie cieni. Możesz zmieniać położenie kartki, manipulując układem cieni. Kiedy szkic jest już gotowy, wypełnij zaznaczone kształty farbami akwarelowymi. Możesz wybrać jeden kolor i eksperymentować z jego odcieniami, albo użyć wielu kolorów. Po wyschnięciu farb obrysuj kontury cienkopisem lub flamastrem. Nie musisz się starać, by kontur był bardzo dokładny. Jeśli między śladem farby a konturem zostaną przerwy, stworzy to ciekawy dodatkowy efekt. Fundacja Sadownia, siedlisko aktywnych działań. Realizacja Michalina Broda.